John Higgins, Ricky Walden. To turniej Grand Prix, turniej otwierający sezon 2004-2005. Ricky Walden próbuje wyjść ze snookera, próbuje dotoczyć białą bilę do czerwonych, ale kompletnie ta próba nieudana. Wpada biała bila do kieszeni i teraz decyzja należy do Johna Higginsa. Czy poprosić o otworzenie sytuacji sprzed zagrania, czy jednak samemu podjąć już próbę wbicia. Jest jedna stosunkowo łatwa czerwona, pozostałe porozrzucane, czarno przechodzi do obu kieszeni. Warto podjąć próbę wbijania. Pierwsza runda tego turnieju. Ricky Walden sklasyfikowany na 78 pozycji na światowej liście. John Higgins zwany Maximum Man po wyczynach, które taki przydomek dość niedawno mu nadały, samoistnie wręcz. Spotkanie wielce emocjonujące. 2-0 jak widać prowadzi Ricky Walden. Nine. Sixteen. W sezonie 2003-2004 John Higgins uzyskał dwa maksymalne breaki. Pierwszy w finale turnieju Grand Prix, przegrywając w tym pojedynku z Markiem J. Williamsem, a drugi w pierwszej rundzie turnieju British Open. Tym razem staje przed szansą po roku mniej więcej na dokonanie rzeczy bardzo podobnej. 3 breaki maksymalne w ciągu roku to jest coś, co nie udało się żadnemu z zawodników w historii. John Higgins przed taką szansą. 6 czerwona już w kieszeni, za chwilkę 6 czarna, pozostałe czerwone otwarte i tylko czekają na wbicie. Październik 2004 roku, John Higgins wtedy miał już powoli dosyć tych maksymalnych breaków, bo za nimi nie szły zwycięstwa w turniejach. On zresztą sam mówił, chcę wygrać wreszcie jakiś turniej, nie zależy mi na breakach, chcę dopiąć swego celu i znowu wznieść jakiekolwiek trofeum. Mistrz świata z 1998 roku. Wtedy również wszedł na pierwsze miejsce światowej listy rankingowej. Ale później przyszły troszkę gorsze czasy. Podobnie jak to było z Markiem Williamsem, tak samo z Johnem Higginsem. Kiedy narodził się syn pierwszy Johna Higginsa, wtedy przyszły trochę gorsze wyniki w turniejach. No ale wiadomo, że narodziny syna, narodziny dziecka to jednak zmiana priorytetów. No i może lepiej, że potrafi właśnie te priorytety właściwie uporządkować sobie John Higgins teraz. Dziecko już podrosło i można koncentrować się na grze. 64-65 po czerwonej. I jeszcze nawet nie jest to wygrany frame przez Johna Higginsa. Bardzo odważnie, ładne przesunięcie od bandy do następnej czarnej. Już nie ma wątpliwości, że John Higgins po raz kolejny będzie atakował breaka maksymalnego. Czarna na 72, następna czerwona, a wreszcie na wygranie partii. I potem można się już skoncentrować wyłącznie na ataku, na perfekcyjny break. Premia za maksa w tych zawodach wynosiła 20 tysięcy funtów. Oczywiście w fazie telewizyjnej. A zwykle w niej zaczyna